Starożytny Rzym. To tutaj codziennie staje do walki z najokrutniejszymi gladiatorami. Niestety po mieście grasuje olbrzymi Spider-Golem, który terroryzuje miasto. Postanowiłem pomóc mieszkańcom i rozprawić się ze Spider-Golemem. Jeśli chcesz, żebym wygrał, zostaw kciuka w górę, a dam z siebie wszystko. Zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, wita się z Wami Gladiator G-Play, witajcie. Właśnie tutaj byłem na targu, słuchajcie, kupiłem takie czerwone jabłuszka, że nawet Wam się nie śni. Zobaczcie, jakie to one są lśniące, normalnie coś pięknego. I właśnie tutaj sobie robię poranne zakupki, nie wiem, co jeszcze może byśmy sobie, o, takie kwiatki do naszego pokoju hotelowego kupili, na pewno się przydadzą. Tu już w sumie nie jestem głodny, żadnych jabłek już nie chcę, mam najlepsze jabłka, jakie tutaj normalnie istnieją. O, dzień dobry panie Zbyszku, co tam słychać? O, dzień dobry, dobrze, proszę pana. Dam panu wypłatkę za ostatnią walkę i może na coś pana zapiszę, co? Proszę pana, ja słyszałem ostatnio, że tutaj po mieście jakiś ogromny, dziwny golem się kręci. Ogólnie wie pan coś o tym? No właśnie, słyszałem, podobno jest jakiś zmutowany, nie wiadomo skąd normalnie go wzięli, ale po prostu terroryzuje wszystkich mieszkańców, może normalnie z nim panu walkę załatwię. No kurde, w sumie ja bym go pokonał, jak on taki jest zły dla świata, jakiś kurcze mutant dziwny, no to zobaczymy, na co go stać może, co? Może bym mu pokazał tak naprawdę, kto tutaj rządzi, tak jak ostatnio pokonałem tego G-Playa podrabiańca, to teraz tego golema, co pan na to? No to jest super pomysł, to już pana zapisuję tutaj, o. Dobra. Okay. Pisze mnie pan i normalnie, kurde, dzisiaj wieczorkiem go poskładam. Ksenia mi na pewno coś da. Ogólnie jak on się nazywa dokładnie? Spider Golem, to nie wiem, czy pan sobie z nim poradzi, czy nie, może on jakimś normalnie pajęczyną jakąś rzuca, ja jakiś nie wiem. Pająk, kurcze, pająk golem? No, coś w tym stylu, jejku, no. Ojejku, ale dziwna pan sprawa, kurde. Mam nadzieję, że Ksenia coś zaradzi mi i normalnie go pokona bez problemu. Także ja tam idę się przygotowywać i życzę panu miłego dnia, do widzenia. Dobra, okej, okay. Także idziemy teraz do Ksenii. Słuchajcie, mam tutaj wypłatkę, normalnie 4 golda dostałem za walkę z G-Playem. Ja nie mogę, podrabiańca swojego pokonałem i dostałem hajsik jeszcze za to. Ale dobra, musimy udać się teraz do Ksenii. Mam tutaj właśnie w sumie jabłka i ten może w ogóle Ksenii... O kurde, kto to jest w ogóle? To ja! Ej, w ogóle co ty tu robisz? Ty, cwaniaku jeden, ty mutancie, daj mi spokój, kurde, ja uciekam, zwiewam. Ej, jaki mutant? Ty jesteś jakimś mutantem, kurde? Kim ty jesteś? Ty jesteś tym Spider-Golemem dziwnym? Ja jestem niezwyciężonym Spider-Golemem, normalnie jestem tajemniczy i nie pokonasz mnie nigdy, a masz, słuchaj. Ała, ała, ej, kurde, co ty taki silny? Weź tymi rękami tak nie machaj, bo ja cię tu zaraz co? Kurde, pokonam. Co? Pan... Mam mieczyk. Mam mieczyk, mam cię załatwić, cwaniaku jeden? Nie dasz sobie ze mną rady, na mieczyk to nic mnie nie pokona, słuchaj. Ja normalnie od razu daj bam i po prostu jestem po tobie. Weź mi daj spokój, no kurde, w sumie nie jesteś taki silny, zabierasz mi tylko gdzieś, nie wiem, 2 serduszka. Myślałem, że patrz, na więcej cię stać. O, 2 serduszka tylko mi zabrałeś. O, tak? o kurde, no teraz jakoś ci strefka wyszła. I daj ty mi spokój, dziadzie jeden. Kurde, nie chcę cię z tobą bić, jesteś za wielki dla mnie. Bez przesady, to są nierówne szanse, inna kategoria wagowa, daj mi spokój. Ja idę do Ksenii i muszę, kurde, wymyślić coś na niego, na tego cwaniaka, bo to jest, kurde, masakra. Co to za bydle jest? G-Play udał się do Ksenii, aby znaleźć sposób na pokonanie Spider-Golema. Słuchajcie, wygląda na to, że teraz spakowałem się w niezłe tarapaty. Mam walczyć z jakimś bydlakiem 2 razy większym ode mnie. Ja nie wiem, czy ja sobie poradzę. To będzie naprawdę ciężka walka. Jeszcze z takim wielkim potworem nigdy nie walczyłem. Idziemy do Ksenii i może ona coś poradzi na nasz właśnie problem. I pomoże mi pokonać właśnie tego Spider-Golema. O, widzę, że ona tutaj już coś kombinuje, coś tutaj już trenuje. Witam pani Kseniu, witam bardzo serdecznie. Co tam słychać u pani? Dzień dobry, jak dobrze, że przyszedłeś. Normalnie zrobiłam dla ciebie taki tor przeszkód, słuchaj, to jest takie dla ciebie w sumie zadanie, żeby właśnie pokonać ten tor przeszkód. No a jak tam u ciebie, słuchaj, z kim masz walkę? No bardzo dziękuję pani Kseniu, ogólnie właśnie tutaj się muszę przyznać, że chyba mam jedną z najcięższych walk, jakie dotychczas toczyłem. O, przepraszam, nie chciałem przypadkowo. O, sorki. No dobra. Mam jedną z najtrudniejszych walk, ale to aż po prostu z tych emocji panią musiałem uderzyć przypadkowo. Ogólnie walczę ze Spider-Golemem, to jest takie bydle potężne. 2 razy większy ziomek ode mnie. Ma pani jakiś pomysł, jak go można by pokonać?
Wiesz co, znam taką jedną w sumie golemkę, taką moją koleżankę. Ona, myślałam, że ona może jakiś ma pomysł na niego, no bo w sumie, no to jest... No, rodzina golemów, zna. Nie? Tak, jeden tak, gatunek to jest, to może ona by coś zaradziła w sumie, dobry pomysł, pani dobrze kombinuje, widzę. No tak, a słuchaj, mam jeszcze dla ciebie zbrojkę ogólnie i mieczyk, zatem może, bo kupiłam w ogóle, kupiłam dla ciebie zbrojkę, słuchaj, byłam, patrzę jaka ładna zbrojka, pomyślę, będzie dla gladiatora G-Playa, słuchaj, to pokazać ci, czy jeszcze to jest sparring, może tak, o, przeskok no jasne, sobie, dobra, słuchaj. Czyli co, od czego dzisiaj zaczynamy? Na początku przeskoki przez te płotki, ten tor przeszkód, no, tak? No, na początku tak, słuchaj, tutaj musisz przeskoczyć, o, tutaj tak się skradać, o, tędy, i dobra. Potem normalnie przeskoczyć i tutaj na tych, o, tylko uważaj, bo to są takie ostre, no, żeby się dobra. Tam... Dobra, O, kurczę, pokułem się trochę tutaj, a tutaj co, mam przeskoczyć przez te drewniane, czy jak? Czy tak, mam. Ten czołgać tutaj? Przeskocz, albo tak, no możesz też tak spróbować, bardzo dobrze. O kurczę, nie umiem, za gruby jestem, nie zmieszczę się tutaj między te dwa pachołki. A, no. Kurde, to muszę przeskoczyć, kurde, mogę przeskoczyć, pokułem się cały, auć, ale no. Pani mi tu, kurczę, trudne rzeczy porobiła, ja się teraz, kurde, pokułem. No dobra, no, proszę pana, no musi pan ćwiczyć, no, przecież, no, życie gladiatora nie jest takie łatwe, no, dobrze. No dobra, to ma pani tą zbrojkę, może ona by, kurczę, mnie przeciw kolcom broniła tak naprawdę. No właśnie, proszę pana, taką znalazłam normalnie, normalnie, klasa sama w sobie, nowy szczyt mody, proszę pana, nowy szczyt mody. O! Nowy szyk jakiś, mody, tak? Tak, tak. Już dobra. Panu daję. To pani pokaże tą zbrojkę, zobaczymy, o. Jak w niej będę wyglądał, już jestem bardzo ciekawy. O, limonkowa? No o, tak. Kurde. I co to jest na golema, jakaś specjalna? No, ale niech pan zobaczy, jak pan do oczu pasuje normalnie. No, zielone do zielonego, bardzo fajna. Tylko mam nadzieję, że ja tam na wygląd mniej zwracam uwagę, bardziej mi chodzi funkcjonalność, żeby ona po prostu była przeciwko golemowi idealna, proszę pani. O, mieczyk mam tutaj już jeden, ale mam drugi, no dziękuję. Tutaj trochę zużyty pani oddam, a nowy sobie dobra. Zostawię. Mam dla pani prezent, pani Kseniu, za to, że pani mnie tak pilnie uczy, to ja tutaj kwiatki dla pani mam. Gdzie pani postawić mogę? Dobrze, niech pan tutaj postawi, tutaj jest ładne miejsce. O, dziękuję, proszę pana, bardzo się cieszę. No to niech pan teraz idzie do tej golemki. Dobra, pokaże mi pani tylko dokładnie, gdzie to mam iść do tej golemki, bo ja nie wiem w ogóle, gdzie ona mieszka. O, tutaj mieszka, naprzeciwko właśnie mnie. To jest moja koleżanka ogólnie, zatem powinna panu pomóc, normalnie powiedzieć wszystko. I myślę, że pan sobie poradzi. Zatem tutaj i po tych schodkach do góry, tam chyba pranie ma, może dzisiaj no robiła. No dobra. To ja tam trafię, widzę tam coś tam wisi w jakieś pranko, to trafię. Dziękuję pani Kseniu i do zobaczenia. Dobra, idziemy teraz, kurczę, do domu golemki. W sumie golemy się znają i ta golemka może wiedzieć, jak pokonać spider golema. Na razie, o kurde, rybkę tam ma, widzę nawet, pływającą rybkę, ale jaja. Dobra, nieważne, w ogóle taki mały domek dla takiej wielkiej golemki, jak ona pewnie będzie też taka ogromna, jak tamten spider golem. Wszystkie golemy są ogromne i gadki sobie tu suszy. Co, ona w takich gadkach w kropeczki chodzi? I w takim białej koszulce, ale jaja, ja nie mogę, kurde, normalnie... śmieszna sprawa, okej, po cichu się tutaj skradamy i zobaczymy w ogóle, czy tu ona będzie, okej, także puk puk, halo, można? Halo, tak, proszę. O kurde, dzień dobry, witam, ale pani jest ogromna, ja nie mogę, można wejść, czy się nie zmieścimy razem tutaj u pani w domku? No, niech pan wejdzie, tutaj mam taki akurat mały pokoik, no ale niech pan sobie usiądzie, tutaj sobie, proszę pana, herbatkę, z tym może się pan napić, w jakiej pan sprawie przychodzi? O, proszę pani, ogólnie dzisiaj, nie wiem czy pani zna, walczę z takim spider golemem, to jest taki potężny bydlak, który po prostu tutaj terroryzuje całe miasto i postanowiłem, że się z nim zmierzę i go pokonam i właśnie nie wiem, w jaki sposób mam to zrobić, ma pani jakąś radę, jak mogę go pokonać? A to ty jesteś ten gladiator, G-Play, to Ksenia mi o tobie opowiadała, to fajnie, no to mogę ci normalnie coś pomóc, słuchaj. No to kurczę, jak mogę go pokonać, powiedz mi, pani golemko. Ogólnie to jest taki normalnie trochę mutant, można powiedzieć, taki mutant jest taka ogólnie jaskinia i tam są właśnie mikstury różne na różne przeróżne golemy. Na niego pewnie też będzie. I jest ona koło restauracji Śniadania u Basi. Nie wiem, czy pan tam jadł kiedyś? Śniadanie u Basi? Taka tak. Restauracja? No nigdy nie jadłem, ale kojarzę. Mniej więcej wiem, gdzie to jest. Także myślę, że nie będzie problemu z dotarciem. I co tam obok jest jaskinia, w której są jakieś mikstury, tak? Tak, zgadza tam się? Jest ogólnie bardzo niebezpiecznie, proszę pana, bo tam są najgroźniejsze z golemów. Takie straszne, bo niektóre są takie przyjazne, jak ja
widzi pan, jak mam kwiatki na głowie, o jaka jestem ładna, ładna, a oni po prostu są tacy, no nie za przyjemni, może ja wyjdę, tylko muszę się normalnie przecisnąć, bo mi tutaj, okej, dobra, wyszłam. Czyli gdzie ja mam dokładnie iść, pani pokaże mi kierunek trasy, w tamtą stronę mam iść? Tak, w tamtą stronę niech pan idzie prosto i tam właśnie jest taka restauracja, na pewno pan znajdzie, bo są oczywiście tabliczki, zatem mi się wydaje, że pan sobie na pewno poradzi. Niech pan uważa na tego lemy, proszę pana, bo one tam są niebezpieczne, one to są złe golemy. Ja jestem dobra, ale oni tacy, wie pan, dobra, mogą pana zabić. Dziękuję pani, niezła gaduła, ale ja już muszę lecieć. Do widzenia, miłego dnia. Nasz bohater udał się w stronę restauracji, o której mówiła koleżanka Kseni. Jeśli dobrze pamiętam, to tutaj była właśnie ta restauracja śniadania u Basi. Zaraz zobaczymy, czy to tu. O, tak, restauracja śniadania u Basi, zgadza się. Czyli dobrze trafiliśmy. No i ogólnie teraz kwestia znalezienia właśnie tej jaskini, gdzie są te dziwne mikstury. Zobaczymy, nie, może kogoś tutaj spytamy. O ja, jakie w ogóle desery. Ale sobie bym podjadł tutaj trochę lodów. Nikt nie patrzy, dobra, jest wszystko okej. Okay. Tutaj może zostawię na stole jedną sztabkę złota, żeby nie było, że to zawinąłem. Okej, okay. O, kolego, chłopczyku, cześć. Poznajesz mnie? Pamiętasz mnie? Kurczę, zawsze sobie pomagamy. Co tam słychać u ciebie? Jesz chleb? Tak, pamiętam cię. Jem tutaj chleb i normalnie tutaj takie, patrz, jaki deser normalnie mam tutaj, wow. Ja, kozacki, normalnie właśnie tam ja podjadłem z tamtego stołu trochę takiego deserka. To bardzo dobre, tutaj mają w ogóle jedzenie. Chyba będę tutaj wpadał częściej właśnie do Basi na śniadanka. Słuchaj, młody, ja tutaj przychodzę w pewnej sprawie, Ej, nie podsłuchuj, kurde. I ty też, nie podsłuchujcie, wypad. Przychodzę tu... A gdzie ty jesteś? O, tutaj, słuchaj, tutaj. Przychodzę w pewnej sprawie, ponieważ ogólnie słyszałem, że gdzieś tutaj niedaleko tej restauracji jest jaskinia, bo ogólnie potrzebuję właśnie znaleźć taką miksturę, bo dzisiaj prowadzę walkę z Spider Golemem i potrzebuję go pokonać. I podobno gdzieś tu jest jakaś jaskinia, w której jest, znajdę jakąś miksturę magiczną, wiesz? Wiesz coś o tym? Nie wiem, to ta straszna jaskinia. Tutaj normalnie chodzą słuchy, że tam mieszkają straszne golemy, które normalnie zabiją każdego za jednym skinieniem, za jednym takim bam i ktoś nie żyje. Na pewno chcesz tam iść? No tak, chcę iść, bo kurczę, muszę takiego mutanta pokonać, no i nie pokonam go tak naprawdę w walce wręcz. Muszę coś i wykombinować na niego, słuchaj. To prowadź mnie do tej jaskini i ja muszę, kurczę, zdobyć te mikstury. Jak chcesz, będziesz mógł pójść ze mną, to może się nauczysz. O kurde, golemy tutaj już są pierwsze. One nam nie zrobią krzywdy? Nie, to chyba są tych normalnie ludzi. Patrz, tego, nie wiem, kto to jest. Dzień dobry panu. To jest za pana golem, ale nie, to chyba nie jego, to chyba kogoś innego. Może tamtego, dobra. Nieważne, słuchaj, bo one jeszcze nas zaatakują, jak będziemy tak normalnie sobie pogrywać z tymi ludźmi. Słuchaj, dobra, zwiewajmy. Słucham? Patrz. Tędy jakoś się szło, okej. Okay. Tylko musimy uważać, ja się tam ogólnie boję iść. Zresztą mała na mnie czeka przecież, no. Ja tak nie mogę zwiać jej, bo normalnie nie dostanę dzisiaj deseru. Dobra, lecimy. No dobra, dobra. To po prostu pokażesz mi, gdzie to jest i ja najwyżej sam sobie już pójdę dalej. No, co jest? Jest! Tam widzisz? Ja, ale nie, bydlak jakiś nie. Jeden, taki wielki jest ten golem. Ej, skąd takie wielkie golemy się tutaj wzięły, co? Jejku, tutaj podobno właśnie są takie najstarsze i najokropniejsze golemy w całym normalnie świecie. Ja się boję. A one są iść. Agresywne? One będą mnie atakować? Chyba jak spróbujesz wejść, to tak. Zatem mi się wydaje, że może lepiej zrezygnuj, słuchaj, z nie, tej walki. Ja tam idę i pokonam je po prostu. Pierw tego jednego, później drugiego i tam wpadam i muszę tam dojść. To dzięki, młody. Ja idę na misję i mam nadzieję, że mi się uda. Trzymaj za mnie kciuki. Pa! Okej, okay, dobra, także kładziemy się tutaj i zakradniemy się normalnie na te golemki, żeby tylko nam nic nie zrobiły. A ty kurde, mam cię, cwaniaku. O, ja nie mogę, ale twardziel z niego. O, mocno mnie bije, dobra, mamy go. Jednego mamy, o kurde, jeszcze ten bydlak został. O, ja nie mogę, ale on jest wielgaśny, ale mam cię. Zaskoku go, o kurde, ale on mnie. O, pokonałem go, jak ja silny jestem. Normalnie te golemy nie były takie twardziele, tylko tak wyglądały strasznie. A normalnie ta zbrojka i tak ten mieczyk po prostu tyle mi dodaje siły i energii, że tak naprawdę pokonuje ich bez problemu. Także idziemy, okej, okay, i zobaczymy, co tu właśnie się dzieje. O kurde, kim ty jesteś? Ja nie mogę, co to jest za golem? Ej, co ty tutaj robisz, cwaniaku? Co, nie machaj tymi rękami, ej.
Co nie machaj, słuchaj, ja jestem strażnikiem tej jaskini i świątyni i tutaj nie wejdziesz, nie powstrzymasz mnie, słuchaj. Do tak? tyłu, do Kurde, tyłu, ja co? Ja jestem gladiator Gplay i przyszedłem tutaj zdobyć magiczną miksturę, żeby pokonać Spider Golema, z którym dzisiaj walczę. Mam dzisiaj z nim wielki pojedynek i zrobię wszystko, żeby, kurczę, odzyskać tą miksturę, rozumiesz? Nie będziesz mi tutaj zagradzał drogi, zwynoś się stąd, schodź mi z trasy. A właśnie, że będę, słuchaj, nie wejdziesz tam, absolutnie nie pokonasz mojego ziomeczka Spider-Golema, to jest mój ziomeczek, słuchaj, wysłaliśmy go specjalnie, żeby cię pokonał. Bo dobra, słuchaj, jeśli tak, kurczę, no to złaź mi z trasy, ja nie będę długo czekał, jak coś co to cię normalnie... Długo czekał? No, masz zejść mi, kurde, z drogi, rozumiesz? Ja się ciebie nie boję, kurczę, mam tutaj zbroję specjalnie na golemy limonkową i się nie boję ciebie, także złazisz czy nie? Proste pytanie. Nie, słuchaj, powstrzymam cię przed normalnie... O kurde, ale powstrzymał. Jaki cieniasz, ile tutaj itemków. Ja nawet diaksowe rzeczy miał. O, wezmę sobie... O kurde, ty, coś w tym było. On miał tutaj w ogóle limonkowy barwnik, a to oznacza, że właśnie pewnie golemy się boją limonkowego koloru, dlatego Ksenia mi dała tą zbroję. Już wszystko jasne. Okej, dobra, także sprawdzimy tą świątynię. Fajnie to wygląda, fajny basen, może się tutaj wykąpię. Ała, ała, coś mnie w nogi gryzie. Ała, jakieś piranie tu chyba są, czy coś. Jakieś ryby, dobra, ja nie mogę. Co ja się wpakowałem, kurczę, w jakieś problemy. Ja nie mogę, crafting miał nawet. I tutaj trawkę jakąś. Okej, fajnie, fajnie. Tam jeszcze pełno itemków, ale ja się boję tego dotykać. Także lepiej może nie będę tego ruszał. I schodzimy właśnie na sam dół. Okej, także coś tutaj jest. Ja nie mogę. Golem tutaj leży. I tutaj następny. Ile tutaj jest golemów? Ja nie mogę, a tutaj jakiś, kurczę, został uwięziony. Ja w ogóle, one są jakieś poranione chyba. Ja cię kręcę, przecież to jest masakra. Ja cię, leżą tutaj te golemy. I co? O, tutaj coś jest. Ej, chwila. Mikstura na Spider Golema! O tak, widziałem, kurczę, Ksenia, znaczy ta Ksenia dobrze mi powiedziała, że ta golemka będzie wiedziała, gdzie jest właśnie rozwiązanie tego problemu i dobrze mi powiedziała, że tutaj w tych lochach są. Dobra, może będziemy tutaj dobrzy i wypuścimy tego golema, bo ktoś go tutaj uwięził i tak naprawdę golemku, wychodź sobie, spokojnie, o, wychodź, bez problemu. Dobra, wy budźcie się, możecie stąd uciekać, szybko uciekamy z tej świątyni. Dobra, mam miksturę, czas zwiewać. Uciekamy i zaraz będziemy się szykowali do walki. O, wezmę tu jeszcze przedmioty i uciekamy do domku. Gplay udał się do Koloseum, zmierzyć się ze Spider Golemem. Dobra, biegnę czym prędzej na walkę, bo zaraz się spóźnię, kurde, i zaraz powiedzą, że walkowerem oddaję normalnie walkę ze Spider Golemem, a ja tak naprawdę się nie poddaję, ja nie mogę, to jest masakra jakaś. Gplay, Gplay, Gplay! O kurczę, Ksenia, czekaj, co jest, czekaj. Kseniu, o co chodzi, co się dzieje, ja właśnie się zaraz spóźnię na walkę, o co chodzi, mów szybko. Mam dla ciebie jeszcze, słuchaj, miksturki, kupiłam cię normalnie w sklepie, patrz, proszę o ciebie. O kurde, dziękuję, dziękuję, Kseniu, co, na co to są mikstury, co? A, no bo ten golem jest strasznie silny i w sumie ten pan ze sklepu doradził mi takie miksturki, słuchaj, nazywa się Janek i Janek jeszcze mówił, że tutaj masz też na niego miksturkę, może sobie przyda ci się, słuchaj. O kurde, dobra, to dziękuję, Kseniu, słuchaj, ja tutaj mam tak naprawdę miksturę na Spider Golema, wziąłem ją ze świątyni. Się? Tak, ogólnie taka ta golemka mi powiedziała, gdzie mam szukać takich mikstur i tam musiałem walczyć normalnie z golemami, ale słuchaj, teraz ja już muszę iść tam na pole bitwy, bo na mnie już tam czekają i zaraz się spóźnię i powiedzą, że walkover, to ja idę, okej? Okay? Dobra, dobra, to leć, pa. Dobra, pa, na razie. Okej, okay, dobra, muszę się teraz przygotować. Ekwipunek mam, nie wiem, właśnie, może na golema ubiorę buciki i ten, takie zielone, bo ten, o kurde, w ogóle mam tu mleko jeszcze, jakieś itemki z tego właśnie golema, którego tam załatwiłem, ale w ogóle, okej, okay, pójdziemy tutaj tylnym wejściem, wejdziemy tutaj właśnie tyłem od trybun i zakradniemy się, zobaczymy może właśnie na początku, jaką ten golem będzie mieć taktykę i będziemy udawać, że nas nie ma, czykolwiek już, może on też się spóźni tak naprawdę i wyjdzie na to samo. Okej, okay. Dobra, także jesteśmy na trybunach. Wszyscy tutaj widzowie już czekają. O kurde, jest tam. Widzę go. O, ja nie mogę. Gdzie on jest? Gdzie jest ten, z kim mam walczyć? A, gdzie jest? Tutaj jestem, cwaniaku. Nie doskoczysz do mnie, ha? No, dawaj, chodź. No nie, czekaj. O, no. No. Ja tutaj też robiłem normalnie. To masz, kurczę, o. Dobra, ty, ja teraz piję, słuchaj, miksturę na siłę. I ja jak cię teraz pacnę, bum, to zobaczysz, widzisz? O, a, jaka siła? Wiesz, że mi zabierasz tak mało, słuchaj, nie dasz sobie ze mną no, rady. No ile ci taka zabieram, siła, co? Jaka siła, haha. Słuchaj, no nic mi nie zabierasz normalnie, no to, takie jest. Kurde, to biorę tą miksturę, jeszcze dwie następne i cię z mieczyka zaraz. I co teraz? O, ty! Łyso? No,
No, teraz trochę więcej, ale słuchaj, ja sobie poradzę z tym. I co teraz? Słuchaj, ja tutaj mam tajemniczą miksturę na ciebie. Ja wiem, że wy golemy nie lubicie zielonego barwnika, dlatego mam tu zbrojkę. Nie, tylko nie to umieram. Ojejku, jeszcze tylko 300 dusz. O nie, dobra, daj sobie radę. O nie, mam cię, cwaniaku, i co teraz? Nie masz tutaj gdzie iść. I specjalnie zbrojkę mam limonkową na ciebie. Jestem mega przygotowany na ten pojedynek, rozumiesz? Nienawidzę limonkowego, normalnie to jest taki fuj. Słuchaj, ale teraz mam tajną broń, bo zdobyłem taką miksturę w tajnej jaskini i w tym momencie normalnie za 3, 2, 1, bang, rzucam w nią w ciebie, bum! Ale kurde, co ona w ogóle tobie zrobi, co? Jestem ciekaw. Ej, ty w ogóle żyjesz, golemie? O nie! O kurde, ej, pająk? Ej, co ty kurde, jesteś pająkiem? Ej, skąd ty się wziął pająk? Ej, ta mikstura... To ja, ty mnie zamieniłeś, jak mogłeś mnie zamienić? Ty, to ta mikstura takie miała działanie? Ja nie mogę, ale ja zamieniłem cię w pająka, ty się w pająka zamieniłaś. Ja cię kręcę. O ty, słuchaj. Jak mogłeś, co ja teraz zrobię? Jak ja normalnie, nie jestem już golemem. Jak wyglądało będzie moje życie teraz przez ciebie normalnie, ja chciałem walczyć ze Spider Golemem, a nie z jakimś pajączkiem. Ty pajączku, lepiej zwijaj się, iść tam muchy łap do pajęczyna, nie, będziesz tutaj się bił ze mną, rozumiesz? Nie, jak mogłeś? Normalnie porachujemy się jeszcze, zobaczysz, słuchaj. Wynoś się, kurczę, przegrywasz walkę. Juhu, dziękuję, kurczę, za wsparcie, ludzie. Wygrywam ten pojedynek jednogłośnie. Zamieniłem tego golema w pajączka i, kurczę, bym go normalnie na dwa hity uderzył, dlatego dobrze, że zwiał. Wszystko jest megaśnie, a ja dziękuję wam bardzo serdecznie i zwijam właśnie do hotelu. Nasz bohater zamienił golema w pająka i dzięki temu wygrał kolejną walkę. A ty? Kogo chciałbyś zobaczyć w serii Jak pokonać? Koniecznie napisz w komentarzu.